W Milanówku jest mnóstwo różnych pięknych motywów, które wystarczy gdzieś tam wyłapać. Kocham przede wszystkim to, że jest dużo zieleni, że jeśli ktoś lubi, ma czas, może sobie pospacerować, odreagować. Mój mąż, kiedy pierwszy raz przyjechał tutaj, stwierdził, że nigdy w życiu nie był w mieście, które jest posadowione w lesie. Za stare drzewa, które w swojej koronie chowają mnóstwo ciekawych historii, no i dźwigają ten cały dorobek historyczny Milanówka i ludzi, którzy tu mieszkali. Za miejsca. Milanówek ma kilka takich miejsc, które bardzo przemawiają do człowieka, w których czuć historię Milanówka. Można dostrzec piękno w jakiejś zacisznej, peryferyjnej uliczce. Wille są przepiękne. Naprawdę warto tutaj mieszkać z powodu historycznych wartości tych willi. Można chodzić, oglądać i realizować swoje zainteresowania. Ale nie byłoby tych willi, gdyby nie ludzie. Milanówek słynął z bardzo wspaniałych, cudownych ludzi. Oni przyjeżdżali i budowali te wille. Oni zostawiali tam swoją duszę. Mamy przecież perełki architektoniczne i o nich w żadnym wypadku nie wolno nam zapomnieć. Tutaj trzeba tych budowniczych, pierwszych budowniczych Milanówka szczególnie uhonorować i uznać ich wspaniałą myśl. Przede wszystkim za ludzi, których tu poznałam w Milanówku, jest mnóstwo fantastycznych, specyficznych osób o ogromnej wrażliwości, o wielkich sercach. Spotkałam tu wielu miłych, szlachetnych, mądrych ludzi. W Milanówku czuję się spokój, czuję się miłą atmosferę, jest cisza. Ludzie są bardzo dla siebie uprzejmi, są wrażliwi na siebie. Mieszkańcy naszego miasta przez stulecia dali również wyraz tak wielu postaw godnych naśladowania, także dość często można czerpać z historii naszych mieszkańców i tych znanych i tych mniej znanych, również naukę dla własnego życia. Przy czym dzięki temu, że jest to w takim małym miasteczku, że mijamy codziennie domy tych ludzi, widujemy ich dzieci, wnuki, albo nawet sami znaliśmy tych ludzi, to te postawy nie są takie czysto teoretyczne jak z podręczników szkolnych, ale właśnie bliskie i dające do myślenia. Milanówek dla mnie ma wiele wątków, dzięki którym mam do tego miasta stosunek emocjonalny. Tutaj miało miejsce moje dorastanie, moje dzieciństwo. Zakochałam się w tym mieście, chociaż trafiłam w okresie, kiedy było zimno i brzydko, to Milanówek był piękny.